Chcę znać prawdę. Nawet tę straszną. Powiedz. Muszę to usłyszeć od ciebie. Czy rzeczywiście z winy Juana Miguela nie ma szans, żebym odzyskała wzrok? To prawda? Dlaczego nalegałaś na tę przejażdżkę? Żeby porozmawiać. Jesteś taki smutny. Teraz już zawsze będę smutny. Nie zamierzasz zapomnieć? Nie mogę. Słowa Mariciui wryły mi się w pamięć. Mówiąc, nienawidzę cię, gardzę tobą, zraniła moje serce. Kochasz ją, bardzo. Chciałbym spędzić z nią życie. Przykro mi, że Mariciui tak się zmieniła. Stała się porywcza. Trudno z nią wytrzymać. Mnie to nie przeszkadza. Rozumiem ją. Spełniałbym jej zachcianki. Troszczył się o nią. Ona musi czuć się kochana. Aby inni umieli dać jej miłość, której tak potrzebuje. Tego jej nie zabraknie. Mariciui ma rodziców, Candelarię, sąsiadów i mnie. A kiedyś pozna innego mężczyznę. Może mogłabyś odzyskać wzrok, ale... Ale co? Mów śmiało. To zbyt niebezpieczne. Jak można by mi pomóc? Operując cię, ale bez gwarancji powodzenia. Ryzyko byłoby bardzo duże. Dlaczego? Bo to niebezpieczna operacja. Mogłaby się nie powieść? Gorzej. Jak to? Mogłabyś zostać sparaliżowana, oszaleć, albo nawet umrzeć. Mogłabyś zostać sparaliżowana, oszaleć, albo nawet umrzeć. Mariciui nigdy więcej się nie zakocha. Dlaczego? Jest ładna, atrakcyjna, może się podobać. Jedyny problem to jej ślepota. Wcale nie. Gdybym poznał teraz Mariciui, i tak bym ją pokochał. Ale ona nie pokocha już innego. Tak ci powiedziała? Nie, za to coś mi wyznała. Co? Że kochała tylko mnie, a teraz mnie nienawidzi. Więc mówiliście o miłości? Tak. I nareszcie mogłem ją pocałować. Odwzajemniła pocałunek? Odwzajemniła, dając dowód, że mnie kocha. Niestety zjawił się Patricio i wszystko zepsuł.
Proszę, nikomu o tym nie mów. Nawet pani Cecilii, a tym bardziej Candelarii. Mogłabyś sprawić przykrość, Mariciuj. Mówię ci to, bo ci ufam. Będę milczeć jak grób. Chcę być twoją powierniczką, bo ja też... Ty też co, Ano Julio? Mogłabym się przekręcić? Nie przejmuj się. Albo sfiksować? Zapomnij o tym. Nie. Mimo ryzyka chcę być operowana. Chcę tego. Odpowiedz, ty też co? Co miałaś na myśli? Nic. Nie, coś chciałaś powiedzieć. Kiedyś ci powiem, ale nie dziś. Nie rozumiem. To tajemnica. Na razie zapomnij o tym. Zaufaj mi. Zrobię, co zechcesz. Pomogę ci przetrwać te trudne chwile. Jesteś dobrą przyjaciółką, Mariciuj, a teraz też moją. Nie zapomnę, ile dla mnie zrobiłaś. Uczynię wszystko, by dowieść, jak bardzo cię lubię. Na razie poproszę cię tylko o jedno. Mów. Troszcz się o Mariciuj. Pocieszaj ją, skoro ja nie mogę. Zrobię, co zechcesz. Co zechcesz. Proszę, niech mnie zaoperują. To trudna decyzja. Ryzyko jest duże. Znajdź dobrego chirurga. Nie zrobisz tego dla mnie? Nie chcę cię narażać. Ty nigdy niczego się nie bałeś. Przeciwnie. Od początku wiedziałam, że jesteś silny i stanowczy. Nigdy nie stchórzyłeś. Zrobiłbyś to teraz, choć tu chodzi o mnie? Zrozum, to niebezpieczne. Co z tego? Wolę umrzeć lub oszaleć, niż być ślepa. Dziękuję za wyrozumiałość i przyjaźń. Dzięki za wiarę we mnie i zaufanie. Wkrótce się zobaczymy? Jasne. Tylko ty możesz mnie informować, co u Mariciuj. Kiedy zechcesz. Do zobaczenia. Pamiętaj, zrobię, co zechcesz. Nie nalegaj. Nie będę cię narażał. Masz syna. Po co mu ślepa matka? Co mogę dla niego zrobić? Nic. Jak go ochronię? Jak mu pomogę? I jak mam wytrzymać, nie widząc go? Nie mogąc chodzić ze strachu, że rozwalę sobie łeb. Nie, tato. Wolę się przekręcić. Albo zbzikować, by nie wiedzieć, co się dzieje. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Powiedz, żeby mnie zoperowali. Obiecaj, że to zrobisz. Boję się. Naraziłbym twoje życie. Nie mogę prosić, żeby cię operowali. Tato? Chcę z tobą porozmawiać. Proszę bardzo. Znajdźmy jakieś spokojne miejsce. Don Patricio.
Co się stało? Wyszłam, bo pan się zjawił. Nie chodzi o to. A więc? Dlaczego powiedziałaś Mariciui, że nie będzie widzieć? Ja też cię kochałam. Wciąż mnie nie kochasz. Nie zaprzeczaj. Już nie. Choć zaprzeczasz, bo masz do mnie żal, ja wiem, że mnie kochasz. Nigdy cię nie skrzywdziłam tak jak ty mnie. Nie miałem zamiaru. Przysięgam. No la toque, por favor, padrísimo.